Witajcie bardzo serdecznie w takiej trochę nowej formie. Mianowicie uruchomiłem sta, znaczy starą kamerę, nie kamerę, której nie używałem już parę lat, ale stwierdziłem, że do nagrywania właśnie tych naszych odpytajek nadaje się świetnie. Tak, żebyśmy też mieli lepszy kontakt, lepszą jakość obrazu, bo kamera z laptopa, nie oszukujmy się, jest taka słabawa. Słuchajcie, dzisiaj odpytajka grupy zdania złożone. Ja tą numerycznie nazywałem tą grupę 34. W tej grupie robimy wszystkie zadania gramatyczne, takie najtrudniejsze. Nie mamy tutaj żadnych blokad ani hamulców. Tutaj są zdania złożone podrzędnie, nadrzędnie, współrzędnie. Mamy zdania przydawkowe. Mamy spójniki, no mamy przypuszczenia, mamy konjunktyw w różnych formach, mamy stronę bierną. Naprawdę poziom B1, B2, B2 myślę nawet byśmy zaczęli, od B2 do C1 włącznie. Nie? I za chwilę wam tutaj uruchomię, e, e, pokażę wam jakie są zdania dzisiaj. Czyli poświęćmy kolejne 20-30 sekund, no może, może trochę więcej, na to, żebyście wiedzieli jaka. Jakie tematyki nas czekają, jakie zdania byśmy sobie wzięli na warsztat i żebyśmy sobie je przeanalizowali. Tą grupę, jakbyście się zastanawiali i rozważali przyłączenie do tej grupy, mam je we wtorki za 15.08 wieczorem, 19.45 i ona trwa godzinę zegarową I takie tam. I takie tematy się właśnie, takimi tematami się zajmujemy. Dobra, tutaj zawsze mi się otwiera grupa 01, wiadomo, 34. To nas interesuje. Ja wam czeka, czytam te zdania i zobaczcie, czy to jest wasz poziom. Bo dużo uczniów też wspomina o tym, że bardzo. Bardzo dużo lekcji skoncentrowanych jest jednak na poziomie takim podstawowym, średnio zaawansowanym, a mało jest lekcji dla, dla osób, które znają niemiecki, nie? którzy mieszkają w Niemczech parę lat, parnaście lat, są po, którzy są po kursach, mają ukończone B, B2 na przykład. Myślę, że dla Was mogła być ta grupa rozwijająca, nie? Że, że, że pewne gramatyki, pewne słownictwo. Moglibyście się nauczyć nowych, dużo nowych rzeczy, jeżeli chcecie się w ogóle tego nauczyć. Także czytamy zdania najpierw, dobra? Czekamy na ten wieczór, ponieważ mamy się spotkać z naszymi przyjaciółmi, których nie widzieliśmy 10 lat. Ja sobie tu już w międzyczasie zmieniam, których nie widzieliśmy od 10 lat. Niech to będzie trochę też trudniejsze gramatycznie. Mam, mam tą możliwość, przyjemność, że mogę te zdania też zmieniać w czasie rzeczywistym. To jest fajne. Bo wtedy się nie zanudzam i gdzieś tam te zdania sam sobie ubogacam trochę dla siebie i jednocześnie korzystają z tego uczniowie. Drugie zdanie. Dostajemy. Przepraszam. Dopóki dostajemy te pieniądze, nie opłaca nam się szukać pracy. Ok. Od kiedy się przeprowadziliśmy do dużego miasta, mamy mniej czasu na spacery w lesie. Kobieta, z której dziećmi się bawiliście, jest moją nauczycielką. Pomogliście mężczyźnie, którego żona jest moją przyjaciółką. Jeśli nie wiesz, jak dbać o rośliny, nie nadajesz się do pracy w ogrodzie. I jeśli nie wie, jeśli się nie wie jak dbać, jak troszczy się o rośliny, nie nadaje się do pracy w ogrodzie. Tutaj chcę zdanie z zaimkiem bezosobowym Man to jest zaimek, którego Niemcy bardzo lubią, natomiast my go nie do końca, my jako Polacy, nie do końca go czujemy, bo jest taki właśnie bezosobowy, taki trochę obły, taki trochę mm, mało wyraźny w tej swojej wypowiedzi, ale przez Niemców bardzo lubiany. Jeśli nie wie, dobra to było. Jeśli masz. Tutaj sił uciekło mi, już poprawiam. Jeśli masz doświadczenie w pielęgnacji ogrodu, możesz być natychmiast zatrudniona. On jest mi wdzięczny, że przez to, że go wtedy zatrudniłem, on stał się bardzo dobrym ogrodnikiem. Wydajesz się dzisiaj być bardzo zmęczony. Jakie są tego powody? Zmęczone, dajmy sobie piękne E. Pozwoliłem mu u mnie pracować, żeby mógł się nauczyć, jak się dba o ogród. Takie rzeczy robimy, słuchajcie. Fakt, że czasami pisanie tego zdania zajmuje minutę, dwie, trzy różnie, ale no to jest zabawa. I nauka przede wszystkim. Pozwoliłem mu u mnie pracować, żeby mógł się nauczyć, jak się dba o ogród? Coś to samo. Nie wiem czemu, za chwilę to wyjaśnię. Chyba czas przeszły był inny. Widzieliśmy, jak on bardzo się ucieszył na przeprowadzkę do nowego mieszkania. I teraz słuchajcie, zaczynamy analizę, czyli ja odsłaniam te zdania niemieckie. No i będę tłumaczył czemu co się stało, dlaczego, z jakich powodów. Nie? Taka zabawa. Dobra. Pierwsze. Czekamy na ten wieczór, ponieważ mamy się spotkać z przyjaciółmi, których nie widzieliśmy od 10 lat. Wir warten auf diesen Abend, weil wir uns mit unseren Freunden treffen sollen, die wir seit zehn Jahren nicht gesehen haben. Um, co tutaj ciekawości są największe? While wyrzuca czasownik, zolen na końcu, a zdanie których nie widzieliśmy, czyli tutaj to di, No bo widzieć zejen z kogo co? Di jest w akusatywie. Zajt zejen ja nicht gesehen haben. Tu też jest konstrukcja szyku końcowego. Kolejny. Dopóki dostajemy te pieniądze, nie opłaca nam się szukać pracy. Spróbujcie sami to. Wymyśleć. Możecie sobie pauzę zrobić, a jeżeli nie macie ochoty na własną próbę, już dostajecie ode mnie. Solange wir dieses Geld bekommen lohnt es er sich für uns nicht Arbeit zu suchen. Solange to spójnik, dopóki coś trwa, czyli dopóki jest proces trwający pod tytułem dostawanie pieniędzy. Nie opłaca się. Ląd es er sich für uns nicht. Nie opłaca się dla nas. Co robić się nie opłaca. Arbeit zu suchen. To jest konstrukcja z zu. Mamy w, w, w zdaniu es ląd ich Opłaca się. Czy tam nie. Że się nie opłaca. Ale drugim czasownikiem jest zuchen. I to jest na końcu zdania poprzedzone zu. Od kiedy się przeprowadziliśmy do dużego miasta, mamy mniej czasu na spacer w lesie. Też możecie sobie pauzę zrobić, jeżeli chcecie się sami zmierzyć z tym zdaniem. Jeżeli nie, odsłaniam. Seit wir in die große Stadt umgezogen sind, haben wir weniger Zeit im Wald spazieren. E, spójnik od kiedy, czyli od kiedy się coś dzieje, od kiedy, następ, od kiedy dzieje, albo od kiedy się coś, coś wydarzyło, nie? od momentu kiedy co. Kiedy wir sind umgezogen. Nie, my się przeprowadziliśmy. I to wydarzenie jest punktem startowym. Dlatego, seit, od momentu, kiedy się przeprowadziliśmy, punktem startowym dla drugiej treści. Treść mówiąca o tym, że mamy mniej czasu na spacery. Tutaj mamy konstrukcję z CU. Haben wir weniger Zeit im Wald zu spazieren? Czy mamy czasownik Haben i mamy czasownik Spazieren? Natomiast e, też uczniowie w czasie lekcji podawali wersję wir weniger Zeit für Waldspaziergänge, czyli spacery leśne, czyli rzeczownik. Nie? Mamy mniej czasu na spacery leśne. Też byłoby ok. Kolejne kobieta, z której dziećmi się bawiliście, jest moją nauczycielką. Pauza. Jeżeli chcecie się sami zmierzyć z tym zadaniem, lub moja podpowiedź. W sumie odpowiedź, to żadna podpowiedź. Die Frau mit deren Kindern ihr gespielt habt, ist meine Lehrerin. Jeżeli to rozumiecie, tego nie wiem, ale wytłumaczę to, co chcę wyjaśnić. Kobieta, z której dziećmi, czyli jest kobieta, jest die Frau i są dzieci, die Kinder. I wy się bawiliście z dziećmi. I ja habt mit kindern gespielt. To jest zdanie, że tak powiem, pomocne, żebyście widzieli, w czym rzecz. I jak macie czasownik szpilen, macie mit i kindern w datywie z NK musi być, to chodzi o to, że te dzieci są z której dzieci? Z której dziećmi? Czyli mit deren, które tutaj widzicie, nawiązuje do frau. Nie? To są z której w kontekście, z której kobietą, z, z, z kobiety dziećmi się bawiliście. I to deren wynika z genitivu od di. Nie wiem, na ile wam to jest czytelne, to co mówi teraz. Mam nadzieję, że jest. E, pomogliście mężczyźnie, kolejne zdanie, pomogliście mężczyźnie, którego żona jest moją przyjaciółką. No i pięknie. Pauza, jeżeli chcecie sami się z tym zmierzyć lub moja odpowiedź. Ihr habt den Mann geholfen. Coś tu mi się czcionko nie podoba. O. Ihr habt den Mann geholfen, dessen Frau meine Freundin ist. Którego żona. Tutaj też jest, e, macie czasownik helfen, datyw. Helfen jest z datywem, dlatego z den Mann, pomóc komu czemu którego żona? I teraz jest tak Dessen to jest genitiv, od man Man ma der Mężczyzna nie który Coś tam zrobił Tylko którego żona coś tam zrobiła Albo jest Dlatego dessen nawiązuje do der, der Frau meine Freundin ist Kolejne Jeśli nie wiesz jak dbać o rośliny Nie nadajesz się do pracy w ogrodzie Pauza Jeżeli chcecie lup wędu nicht weiss. poczekajcie, coś włączy na ochłodzenie czuję, że gorąco się tu robi Dobra. Jeśli się nie wie, jak się troszczy o rośliny, nie nadaje się do pracy w ogrodzie. E, I tutaj mamy konstrukcję, wenn man nicht weiß. Ja to podkreślam teraz. Bo to są bardzo podobne zdania. Wenn man. Ja to zmieniam teraz, widzicie, bo ja to zmieniłem, nie zdążywszy jeszcze zmierzyć, zmienić tego w tekście. Wenn man nicht weiß, ucieka ty, wie man sich um die pflanzen kümmert, ist man. Ist man für die Arbeit im Garten nicht geeignet. Dobra. Mamy to. Dobra, jeśli masz doświadczenie w pielęgnacji ogrodu, możesz być, być natychmiast zatrudniona. Wenn du Erfahrung in der Gartenpflege hast, kannst du sofort eingestellt werden. To jest strona biedna oczywiście, ta druga część. A pierwsza, wenn du Erfahrung in der Gartenpflege hast. On jest mi wdzięczny. Że przez to, że go zatrudniłem, on stał się bardzo dobrym ogrodnikiem. Er ist mir dankbar, dass er ein guter Gärtner geworden ist, indem ich ihn damals eingestellt habe. Dobra. Ja tutaj proponuję zmienić polską treść trochę. Zróbmy takie coś, że skoro możemy, to zróbmy. Że on jest mi wdzięczny, że stał się dobrym ogrodnikiem, przez to, że go wtedy zatrudniłem. Oj, wtedy, żeby to było zgodne. Polska i niemiecka część. Tak sobie myślę, żeby to było w całości, nie? Wydajesz się dzisiaj być bardzo zmęczony. Jakie są tego powody? Tu chodzi o scheinen. Pauza? albo próbujecie ze mną. Start. Du scheinst heute sehr müde zu sein. Welche Gründe sind dafür? I to jest to samo? Czemu ja to dałem to samo? Poczekajcie, muszę sprawdzić. A, nie wydajesz, tylko wyglądasz dzisiaj na zmęczonego. No widzicie. Mógłbym to robić, przygotować to przed lekcją, przed tym nagraniem, ale stwierdziłem, że kurczę, pokażę Wam też proces korekty. Wyglądasz dzisiaj na bardzo bo w języku polskim tak mamy, nie? Wyglądać na. Wyglądać na zmęczonego, na padniętego, na szczęśliwego. Zmęczonego. Jakie są tego powody? Was sind? Jakie powody są tego? No, was sind? to jest jakby kolejna inny rodzaj zapytania o to samo. Pozwoliłem mu u mnie pracować, żeby mógł się nauczyć, jak się dba o ogród. I teraz zdanie. Ich ließ ihn bei mir arbeiten, damit er lernen konnte, wie man, de, wie man den Garten pflegt. Ich ließ bei mir arbeiten, czyli mamy tutaj preteritum, pozwoliłem mu pracować. Arbeiten lassen. A druga wersja jest perfekcie. zmienia cię bo coś tu brzydko wychodzi o właśnie ich habe ihn bei mir arbeiten lassen damit er lernen konnte wie man den garten pflegt dobra i ostatnie widzieliśmy jak on bardzo cieszył się na przeprowadzkę do nowego mieszkania wir haben gesehen wie sehr er sich gefreut hat in eine neue wohnung zu ziehen lub umzuziehen. Chodzi o to, że czasownik przeprowadzać e, oficjalnie w słowniku znajdziecie umcjen, natomiast cien jest w takim bardziej potocznym, według mnie częstszym użyciu. I słuchajcie, zadanie domowe. Mam tutaj cztery zdania. E, pff, które z nich chcecie użyć? Możecie wybrać, ale pewnie wszystkie są dosyć takie trudnawe, tak sobie myślę. Ech, ech. Nie wstała dzisiaj wcześniej, nie martwiąc się o to, że możesz nie zdążyć na pociąg. E, do wyboru możecie wybrać jedną albo żadne. Gdybyś wcześniej dał mi znać, przyjechałbym punktualnie. Tutaj macie użyte kommen”. Lub mimo deszczu siedzieli pod parasolem i rozmawiali. W użyciu ma być troc, przyjmek. I czwarte, bardzo bym się na to ucieszył, móc Was ponownie zobaczyć. To jest wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że też ta forma Wam się bardziej podobała w ogóle podobała. Z taką nadzieją jestem. Dziękuję, pozdrawiam. E, możecie dać komentarz, możecie zrobić zadanie domowe, możecie o coś zapytać w komentarzu, możecie zalajkować. Będzie mi bardzo miło. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do kolejnego, do kolejnej odpytajki, podsumowania. Dobrego czasu Wam życzę. Na razie. Hej.